Ruszamy właśnie tutaj sprzed kościoła na Koperniku po raz 13 w kierunku Jasnej Góry. Rowerowa pielgrzymka głogowska już tak tradycyjnie na początku lipca startuje w kierunku Jasnej Góry. Jadą z nami w tym roku, jako można powiedzieć, nowość grupa ze Złotrei, którzy wczoraj wyjechali i dzisiaj razem z nami tutaj wspólnie startują. Wczoraj też ze Świebodzina część grupy przyjechała, Zielona Góra i Nowa Sól, także tych osób przyjezdnych mamy gdzieś około 50 osób. Tutaj plus osoby z Głogowa i okolicy, więc razem nas jakieś 150 osób startuje. Część ludzi jeszcze dopisuje się po trasie w Grodowcu, gdzieś tam jeszcze czasem w Obornikach Śląskich. Także przed nami około 350 km podzielone na 4 dni. Ten ostatni dzień krótszy, bo już około 11 będziemy u celu na Jasnej Górze. O 12.30 uroczysta msza święta. Czas dla pielgrzymów i po południu w niedzielę wracamy, żeby tutaj wieczorem, późnym wieczorem już być w Głogowie. Także ten wymiar pielgrzymki zawsze mamy taki połączony z weekendem, ponieważ w dzisiejszym zabieganym świecie czasem ludzie nie mają zbyt wiele urlopu i tylko 2 dni wystarczy sobie zorganizować czasu plus weekend, żeby móc uczestniczyć w pielgrzymce. Pielgrzymka rowerowa charakteryzuje się tym, że mamy dosyć dużo osób też powiedzmy w takim zaawansowanym wieku, choć mamy też młodego pielgrzyma w tym roku, który ma 5 lat, będzie jechał co prawda na foteliku z tatą, ale jest też pielgrzym, który ma 12 lat i jedzie rowerem, także młodzież, ale mamy też jednego po 80, który jedzie kolejny już raz zaawansowany pielgrzym. Każdego dnia będzie msza święta, ten program duchowy jest realizowany na odpoczynkach. Jedzie z nami 2 księży, którzy są tymi duchowymi przewodnikami w trakcie całej trasy. Nocujemy pierwszy nocleg w Obornikach Śląskich, kolejny nocleg w Kępnie i ostatni w Oleśnie. Trasa każdego roku naszej pielgrzymki jest nieco inna, bo piękno naszego kraju pozwala nam i możliwość zmiany trasy rowerem pozwala nam na to, że jednak jedziemy każdego roku trochę innym drogami, żeby też pewne rzeczy zobaczyć, odwiedzić nowe parafie, żeby to też miało taki wymiar troszeczkę krajoznawczy, ponieważ no, ludzie na pielgrzymce są często zapalonymi kolarzami, ale też zwykłymi takimi, nazwijmy, amatorami, ale dla każdego jest to też aspektem takim dodatkowym, wartością dodaną, poza kwestią duchową, też okazja zobaczyć, jak ładnie latem nasz kraj wygląda w różnych zakresach.